Największy w Europie zlot harlejowców. 9,5 tysiąca uczestników. Do Wrocławia zjechały się z całego świata najbardziej wypasione, nowoczesne modele i te kompletnie zardzewiałe, ale wciąż kochane. Legendarne maszyny, legendarny styl życia, atrakcyjny mimo upływu lat, symbol tęsknoty za wolnością i spektakularny pokaz mocy. Paweł Abramowicz. Rycerze szos na swych ryczących maszynach. Oto manifestacja siły i mocy silników. Wielka parada Harleyów podczas największego europejskiego zlotu ich fanów. Robi wrażenie i trudno się dziwić tłumom wrocławian, że wylegli na ulicę, by witać radośnie swobodnych jeźdźców, podziwiać ich rumaki i samych jeźdźców. A jest co podziwiać. Jeździec klasyczny, jak pan Krzysztof, musi mieć skórę, na niej jak najwięcej znaczków i naszywek, tych jest ponoć 5 kilo, i koniecznie specjalistyczną biżuterię. Chodzi o to, by się wyróżniać. Gdyby wszyscy mieli to samo, to nie byłoby atrakcji, nikt by nie spojrzał na to. Elementem ważnym jest też tatuaż. Oczywiście musi być związany tematycznie ze sprawą, mówi Juha Siltanen z Finlandii. To są cylindry silnika, na których siedzi dziewica. Jednak najważniejsze jest to, na czym siedzą jeźdźcy. Wrażenie robią nie tylko Harleje wypieszczone, wyczyszczone i lśniące. Interesujące są też takie, zwane szczurami. Ten jest zardzewiały, powiązany drutem, popękany, absolutnie nigdy nie należy go myć. Wygląda jak wrak, ale odpala, teoretycznie. I don't know what's happened. Nieważne. Ważne, że jest kochany. Nie ma takiej drugiej marki na świecie, z którą by się tak ludzie emocjonalnie identyfikowali. Identyfikacja faktycznie jest mocna. Polsko-Holandii też ma szczura. Przejechał na nim już 300 tysięcy kilometrów. A że się identyfikuje ze swym motocyklem, jego odpowiedź na pytanie o rocznik też przypomina brzmienie Harleya. It's 89. Żarty jednak na bok, sprawa jest poważna, bowiem jazda na Harleyu to nie jest po prostu przemieszczanie się w przestrzeni. To doświadczenie niemal mistyczne, mówi Maksim, który przyjechał do Wrocławia aż z Moskwy. Ty jedziesz sobie, czujesz wiatr, rozglądasz się po całej okolicy, wsłuchując się w brzmienie silnika. To jest nieporównywalne z niczym przeżycie. Wydawać by się mogło, że to przeżycie tylko dla panów i to twardych. Nic podobnego. Oto dama, w dodatku podróżująca w szpilkach. Tu jest większość mężczyzn, ale ja też lubię motory. Mam taki specjalny tatuaż. Kocham Harleye, a jednego nawet noszę na piersi. Tatuaże i groźne miny niektórych nie powinny też wprowadzać w błąd tych, którzy sądzą, że harlejowcy to towarzystwo podejrzane. Wielu jest takich, którzy są z zawodu adwokatami, lekarzami, profesorami wyższych uczelni i potem jeżdżą na motorze i wyglądają trochę dziwnie. Może i dziwnie, może oryginalnie, ale przecież w całej tej zabawie o to właśnie chodzi. Paweł Abramowicz, Fakty.